Witam wszystkich serdecznie. Zapraszam na film o moim akwarium 80x40x35. To akwarium jest stworzone dla szczupieńczyków Duboisi. Epiplatys Duboisi. O kurczę, muszę się przesunąć. Już pokażę Wam. Tu jestem poukładany. Poukładany jestem wszędzie różnymi matami, żeby się nie odbijało, a tu jednak gdzieś wyskoczyło światło. Dobra, wracajmy do filmu. A, i moja ręka. Wracajmy do filmu. W tym akwarium mam szczupieńczyki Epiplatys duboisi. One pochodzą z Kamerunu, z tego co pamiętam, ale jeżeli się mylę, to proszę o poprawienie mnie. Zbliżmy na rybki. Mam te ryby od połowy kwietnia. Miałem z nimi duży problem pewien czas temu, kiedy zwalczałem wypławki. Wpadła mi część populacji. Na pewno obecnie mam przynajmniej 8 ryb. Przynajmniej 8 ryb, na pewno są 3 pary. Teraz podałem im artemię, więc się rozpływały, ale dam im jeszcze za chwilę żywy z beczki. To powinny się skupić tam u góry, bo będzie dużo komarów. Na początek, kiedy one sobie polują, opowiem, jak zbudowałem ten zbiornik. Bo momento, znowu za bardzo. O. To identyczny w budowie zbiornik jak w filmie poprzednim o szczupieńczykach karłowatych. Też 10 litrów podłoża aktywnego. Tu jest świeże. To co skacze to właśnie artemia. Tu jest świeże podłoże aktywne. Moc patyków, a w zasadzie jeden duży korzeń porozgałęziany cały. Częściowo już zarośnięty przez mech. Dużo roślin jak widać. Sporo miejsca do pływania. Z czasem ten mech dorośnie sobie w górę. Co prawda po pewnym czasie tam u dołu, gdzie jest najmniej światła, tam się robi taka dziura, ale ryby tam też pływają. To też jest schronienie dla narybku. Rośliny pływające. Ryby lubią siedzieć pod tymi liśćmi. Filterek gąbkowy. Różnica polega na tym, że tu jest bardzo, bardzo miękka woda. Obecnie mam 60 ppm w tym akwarium. Według tego, co czytałem, przynajmniej jeden chłopak napisał, że odniósł sukces z tymi rybami, jeśli chodzi o rozród przy 50 ppm i temperaturze 22 stopni. U mnie teraz tutaj jest 25 stopni, tyle co w całym Fiszurmie, no bo nie dogrzewam tego akwarium. Póki co nie mam młodych. Jeżeli o rośliny chodzi, to tu jest ta sama wariacja co w akwarium poniżej. Tylko zamiast peli jest chyba mech jawański, szczerze mówiąc nie wiem. Ja go tutaj rozłożyłem na całym dnie, jest też oczywiście pelia. Gdzieś się dziury uaktywniły ze światłem. Z tyłu wcześniej był posadzony hydrokotyl, ale ze względu na Ceratopteryx powyżej on ma za mało światła. No, nie wyrwałem go całkiem, ale on nie będzie raczej rósł. Wcześniej, jak zakładałem akwarium w tym miejscu tutaj właśnie pod tymi korzeniami, tylko że z tyłu,
miałem Hemiantusa i Rotale, ale w tym tygodniu przeniosłem tego Hemiantusa tutaj, więc on jeszcze jest taki zmięty. Dopiero zacznie rosnąć. No i na początku w akwarium była pistia i limnobium, ale przez tą bardzo miękką wodę, zobaczmy od góry, przez tą bardzo miękką wodę niestety ta pistia padła, rozpłynęła się po prostu. Jeszcze miałem problem z mszycami. Pokazywałem wam to z jednym z filmów sprzed paru miesięcy. O, nawet tutaj widzę, jest jedna mszyca. Można mieć jak najbardziej mszyce w akwarium, ale te mszyce, one nie są w stanie się rozwijać na Ceratopteris, to jest paproć. No i ono bardzo dobrze radzi sobie, to Ceratopteris, tutaj w tych warunkach takiej jałowej wody. Powiedziałbym szczerze, że nawet jest lepsze niż w akwarium z twardszą wodą. Zobaczcie, jakie piękne, gęste korzenie wytworzyło. One powoli dorastają do dna. Jak osiągną dno, to roślina przyspieszy. Jednak tam więcej pokarmu znajdzie. No liczę, że na tych korzeniach ryby będą składać jaja albo w mchu. Taka jest koncepcja. No ta część tutaj jeszcze właśnie zarośnie tym hemiantusem do góry. Oczywiście są takie różne dobrochy, które pokazywałem wam w akwarium wcześniejszym, które sobie same wyrosły. To akwarium jest założone 1 kwietnia dla tych ryb, ale wcześniej miałem tutaj zbrojasy i nie usuwałem nic z tej półki tutaj. Więc te rzeczy, które tu rosną, to nie mam pojęcia, co to w ogóle jest, bo to sobie samo wyrosło. Tutaj też jest takie coś. To chyba mek jawański, no i do tego przyczepiła się wgłębka, dobrze widzę? Tak, wgłębka się tu znalazła. Nawet nie wiem skąd, powiem szczerze. Wgłębka, no i fenek też tutaj widzę, zaczął rosnąć, i hydrokotyl. To są takie fajne miejsca, które się same wytwarzają. Ciężko by było samemu to zrobić. To sobie po prostu musi samo wyrosnąć. Po kilku latach potrafi naprawdę niezwykle efektywnie to wyglądać. No, tu jest Rotala. Troszkę przepłoszyłem ryby, ale zaraz dam im ich ulubione komary, te wypłyną. Samce łatwe do rozpoznania od samic, to jest tutaj samica. Tam o, dwa samce. Teraz są niewybarwione. To jest ciekawe u tych ryb, że samce tylko w momencie, kiedy próbują imponować samicy, albo kiedy ustalają hierarchię między sobą, to mają kolory. Na końcu filmiku wkleję taki moment, kiedy dorwałem dwa samce w trakcie walki. Niestety jednego z tych samców straciłem, na drugi dzień znalazłem rybę padniętą, więc przypuszczam, że pęcherz padny, bo to było ostre. O, tu jest z przodu samiczka, bardzo ładnie widać ją, moment, gdzie my ją mamy. O, jest. Tak wygląda pani, bardzo łatwa do rozpoznania. Z czarną poziomą kreską. Bo tak mi się ręce trzęsą. Dzisiaj za dużo miałem maszynę w ręce. Z poziomą kreską. No, wyglądają zdrowo, przestały być płochliwe, bo początkowo cały czas były schowane. No po tej całej katastrofie, która się wydarzyła tutaj w akwarium, właśnie z leczeniem noplanarium, tutaj wytworzył mi się jakiś paskudny zakwit. Ja przypuszczam, że to drożdże były. No i niestety kilka ryb kiepsko skończyło. Natomiast po tej całej akcji akwarium naprawdę odbiło dość mocno.
No i ryby jakby odżyły i można je teraz obserwować spokojnie. W początkowych filmach z tego akwarium pokazywałem ryby, które się wiecznie czaiły. Przypuszczam, że to był wpływ tych wypławków. Teraz naprawdę można je zobaczyć w całym akwarium. Oczywiście zawlokłem krewetki razem z mchem, co było bardzo irytujące. Dobra, podajmy to, co one tak naprawdę lubią, bo Artemia to jest taki dodatek. Liczę na to, że będą młode, więc karmię regularnie Artemią. Ale one się Artemią nie najedzą. Muszą dostać treściwe. No, to jest to, co podaję tym rybom. Podaję tylko żywą karmę. Boję się o tą wodę. Ona musi być krystalicznie czysta i o tak niskim GH. Więc najprostszy sposób to żywa karma, tylko i wyłącznie. Zresztą nie widziałem, żeby próbowały nawet przyjmować karmę mrożoną, już nie mówiąc o suchej. No, to jest to, co te ryby lubią. Naprawdę są świetne. Zobaczymy, może uda się je rozmnożyć. Tak jak mówię, mam je od połowy kwietnia. Znalazłem je na jednej niemieckiej stronie handlującej rybami. Były przez moment, wziąłem 20 sztuk. No tak jak mówię, na pewno teraz mam ryb 8, bo tyle udało mi się naraz naliczyć najwięcej. Ale to nie znaczy, że może nie być ich więcej, bo może nie wszystkie tak ładnie wypływają. No, część samców może się czaić, bo tu niestety jest dosyć mocna hierarchia. Teraz nie ma tego głównego samca, nie wiem, gdzie on się czai teraz. Bo na ogół on tu robi straszne porządki. Dość agresywne są te ryby. Przypuszczam, że polują na swój narybek. Przynajmniej słyszałem, że tak właśnie jest. Całkiem możliwe. Dlatego no, trzeba naprawdę zadbać o to, żeby tutaj gąszcz się stworzył. Myślę, że do przyszłego roku, znaczy może inaczej, jak za rok o tej porze nie będzie żadnych młodych od nich, no to będzie już problem. Póki co widzę, że naprawdę dobrze to wszystko wygląda. Tu jest ten główny samiec. O, on jest mocniej wybarwiony niż pozostałe samce, ale teraz też nie jest tak, jak potrafi. To mnie zaskoczyło niezwykle u tych ryb. Owszem, wiem, że na przykład Elasoma jest podobna, bo samiec potrafi w mgnieniu oka zmienić kolorystykę z szarej na niebieską, granatową. To trwa dosłownie 2-3 sekundy, kiedy on zmienia te barwy. Natomiast no, z tymi rybami to się dzieje dużo, dużo rzadziej. O, teraz można będzie obserwować ich więcej w jednej grupie. Liczę na to, że te pozostałe samce teraz dopłyną. To są dwa takiej podobnej wielkości jeszcze jak on. No, naprawdę Sinceratopteris to był strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o te ryby. Bo jeżeli chcecie mieć akwarium z tak miękką wodą, to inne rośliny pływające po prostu padną. Natomiast z drugiej strony Ceratopteris, jeżeli ktoś miał, to wie, że to naprawdę potrafi rosnąć na potęgę. W pewnym momencie po prostu no, będziecie mieć tylko Ceratopteris w akwarium. Ale ta jałowa woda tutaj powoduje, że one to Ceratopteris tak nie pędzi strasznie. Oczywiście, przepraszam, oczywiście można je posadzić w dnie i wtedy będzie pod wodą sobie rosło, ale ono i tak dorośnie do powierzchni i będzie dążyć do tego, żeby rosnąć jako roślina emersyjna.
taka specyfika tej paproci. Natomiast w połączeniu z tymi rybami w tym akwarium, no w 100% się sprawdza. Coś tam się działo za tymi korzeniami. To są dwa samce. Ten jest bardziej dominujący, jest bardziej kolorowy w związku z tym. Obserwujemy teraz. On chwyta kolory, coś jest poddenerwowany. No właśnie, te ryby tylko w momencie, kiedy są w jakiś sposób podniecone, zmieniają te kolory. Poszukajmy sobie kogoś. A tak normalnie, no to są nieco mocniej ubarwione te samce dominujące, ale generalnie no, są takie niespecjalnie kolorowe. Nawet początkowo hodując te ryby, w pewien sposób poczułem się oszukany, że to chyba coś nie tak jest z tymi rybami, że one takie są szare. Bo przecież widziałem zdjęcia na internecie ryb kolorowych. No a tu się okazuje, że to jest taka specyfika tej ryby. Kurczę, coś mi się tu światło tak dziwnie odbija. A zobaczmy z tej strony kogoś. O, jest samica. No one się cały czas przemieszczają. O, tam są. No, w końcu je widać. Naprawdę nie wiem, czy to był wpływ tych wypławków. Kurczę, szaleje mi tu ten telefon. Niby mam wszędzie zasłonięte, a kurczę, nie idzie złapać ani ostrości. Co chwilę jakieś takie rozbłyski dziwne są. Widzę, szaleje światło. Przepraszam, na chwilę muszę sprawdzić coś w ustawieniach. Może teraz będzie lepiej. Jest trochę ciemniej, ale może teraz będzie lepiej łapał ostrość, bo straszne mleko zaczęło się robić w pewnym momencie. No, niestety, jak poszukujecie informacji o hodowli takich ryb, które są raczej rzadkie, trudno znaleźć dobre porady, na przykład typu dokładnie jakie gatunki zastosować roślin. No, niestety człowiek robi to na chybił trafił. Z tą pistią, która tutaj była limnobium, no też nie było dobre, bo ona, pista zaczęła zrzucać korzenie. Jak ktoś miał pistię, to wie, co się potrafi zdarzyć. Wszędzie takie kiełki noszą później, bo te korzenie się rozpadają. A no poza tym psuje się woda. No ten wymóg takiej super czystej wody też nie byłem pewny, czy na pewno tak jest. No ale jak widać, ryby dobrze się rozwijają właśnie w takiej super miękkiej wodzie. Nigdy nie hodowałem ryb w takiej wodzie poniżej 100 ppm. Zazwyczaj dochodziłem tak do 100, jak spadało poniżej 100, to podnosiłem twardość. Wydawało mi się, że po prostu to jest za mało, bo no rośliny kiepsko reagowały na taką wodę. No a tutaj wychodzi na to, że po prostu miałem nieodpowiednie gatunki do takiej wody roślin. Ogólnie rzecz biorąc, no w takiej miękkiej wodzie to najlepiej mieć jakieś paprocie i mchy. Ale na przykład mikrozorium niespecjalnie lubi taką aż miękką wodę. Także to też nie jest tak, że każda paproć będzie tutaj rosła. No te łodygowe, które posadzicie w dnie, no to dadzą radę. Bo jeżeli nie będą posadzone w dnie, żeby mogły czerpać jakieś składniki z korzeniami, no to lipa.
Myślę, że rotara tutaj będzie rosła, bo taka sadzonka na próbę, którą sadziłem, to widzę, że i kolor ma odpowiedni. No powiedzmy nie jest aż tak czerwona, ale rośnie, powoli rośnie, więc mógłbym tutaj dosadzić rotani odrobinę. Rotara akurat ma to do siebie, że odżywia się przez korzenie, tak samo amania. Więc amania też mogła być, ale amania by mi zdominowała to akwarium za bardzo. To jednak duża łodygowa roślina z mocnym parciem na to, żeby wyrosnąć ponad wodę i zakwitnąć. A co do wody, no to oczywiście używam RO tylko i wyłącznie. No, wymóg tej miękkości to żadna kremówka nie jest w stanie spełnić. Natomiast oczywiście dodaję sole, dokładnie te same, które widzieliście w filmie poprzednim, ale pokażę je jeszcze raz. Coś takiego, Hobby Osmofit. Oczywiście dodaję też odrobinę Profito. Całkiem jałowa ta woda być nie może, musi mieć jakieś tam składniki. No i oczywiście to w kierunku ryb dodaję coś takiego, firma Dinnerle Humin Elixir. To daję wszystkim rybom karpieńcowatym. No plus oczywiście liście, katalpy i szyszki olchowe. No, tutaj akurat teraz nie mam żadnego liścia w środku, bo mi się skończyły, a poprzednie się rozłożyły. Natomiast w poprzednich filmach, gdzie pokazywałem to akwarium, to było widać, że są liście. No, zbliżmy może na ryby. No naprawdę, już myślałem, że jest koniec z tymi rybami. Po tej wypławkowej katastrofie i zakwicie tych drożdży. To musiało być drożdże, bo akwarium, woda z akwarium śmierdziała wymiocinami. Centralnie takimi, jak wczoraj się nachleje piwska, a później już trzeba powie. Więc to tylko drożdże mogły być. No, były stąd, że dodawałem drożdży do hodowli rozwilitek. No i przypuszczam, że oczywiście karmiąc później tymi rozwilitkami, no to zaszczepiłem sobie te drożdże. No i dodając tą noplanarię, no bo oczywiście leczyłem noplanarią wypławki, znaczy z wypławką w akwarium. No, te spory drożdży, które tutaj są w pomieszczeniu, nadal na pewno są przecież w ścianach i w kurzu, który tutaj jest. No to te drożdże postanowiły sfermentować tą noplanarię. No i po prostu zrobił się mega syf w akwarium. Myślałem, że po prostu akwarium już umarło całkowicie. No ale jak widać, udało się. Wszystko się odrodziło. Mimo wszystko została mi w miarę duża grupa ryb. O, jak ładnie zaczyna się wybarwiać. No, to są dwa samce. Nie są to tak zgodne ryby jak szczupańczyk karłowaty. Ten dominant, no, on będzie pilnował swojego rewiru i ten rewir według mnie jest większy niż powierzchnia tego akwarium. Może rzeczywiście, jakby tych ryb było naprawdę tak dużo jak mam tych karłowatych, to inaczej by to wyglądało i może te samce też byłyby lepiej ubarwione. Tak jak to się dzieje w przypadku lasomy, kiedy jest dużo samców w akwarium. No, nie wiem, trudno mi odpowiedzieć na te pytania i na te pytania nie znalazłem nigdzie odpowiedzi. Nikt nie pisze o takich rzeczach. Wydaje mi się, że to są ciekawe, istotne rzeczy.
No ale nie idzie znaleźć takiej wiedzy. Trzeba ją zdobyć samemu. No to jest akurat fajne i to lubię. Dla mnie tu jest właśnie cała ta akwarystyka. Ale no, takich jak ja może jest niewielu. W związku z tym nie ma od kogo szukać informacji, a ci, którzy je mają, to nie chcą się nimi dzielić. Muszę zasłonić sobą, widzę, że się odsłoniło. Cóż wam mogę jeszcze o nich powiedzieć? No, nie mam z nimi za dużo doświadczenia. Za wiele powiedzieć nie mogę. Nic nie mogę powiedzieć o rozmnażaniu czy tam karmieniu na rybku, bo oczywiście dodaję patogen. Trudno, żeby nie liczę na to, że coś będzie. Cieszy mnie, że ryby się już tak oswoiły, że cały czas mogę je obserwować. Mówię, nie wiem, czy to wynikało z tego, że były te cholerne wypławki w akwarium. Wiem też skąd były. Były z tego akwarium z gupikami, bo stamtąd brałem mech i brałem stamtąd Hemiantusa też. Także to było źródło zakażenia. A skąd się tam pojawiły, to już czort wie. Człowiek może też przynieść ze sklepu zoologicznego. To jest też duża taka niepewność nigdy, także jak kupujecie ryby i je wpuszczacie, to raczej nie wpuszczajcie ich z tą wodą, która była w tym akwarium, z którego one pochodziły w sklepie. Owszem, sprzedawca może bardzo dbać, ale też coś się może tam mu przyplątać. On przecież bierze ryby z hurtowni, a w hurtowni to tam nikt nie czyści tych zbiorników, no planarium, żeby wypławków nie było. Tam jest po prostu przemiał. Szukam tego dominanta, kurczę, cały czas. On gdzieś tam się buja, ale akurat nie ma go w świetle. No jak mówię, na koniec dokleję tą sytuację, którą trafiłem kiedyś tutaj w fishroomie. To było po prostu oszałamiające dla mnie, jak kolorowe potrafią być te ryby. Czasami oczywiście, bo zazwyczaj no to tak to wygląda u nich. Te kolory to po prostu wyraz jakiejś emocji. No ale ciekawy gatunek. Cieszę się, że chociaż mogę go przez chwilę pohodować, przy założeniu, że oczywiście ich nie rozmnożę. No to przez ten czas, powiedzmy, jeżeli nie spartolę niczego, to jeszcze przynajmniej z te 1,5 roku, 2 lata się nimi nacieszę. No to człowiek zdąży poznać te ryby na tyle, że zdobędzie jakiegoś doświadczenia. To jest fajne w tym całym fishroomie, że jeżeli chodzi o doświadczenie w hodowli ryb, no to nie ma nic lepszego, bo tych zbiorników jest sporo. Nie z wszystkimi rybami się udaje, może inaczej. Nie wszystkie ryby udaje się rozmnożyć, więc niektóre gatunki mamy przez pewien czas tylko. Na przykład tak jak miałem Fundulo Panczak z Siostyli, te jedne z największych proporców. No ale miałem je prawie 3 lata, także jak na ryby karpieńcowate to stosunkowo długo. Jeżeli chodzi o rozmnażanie, no to po wielu eksperymentach udało mi się jedną rybkę od nich uzyskać. No ale mimo wszystko było to jakieś zajęcie, jakaś przygoda. Coś na ten temat teraz wiem i kiedyś w przyszłości chciałbym te ryby mieć ponownie. Nie są takie łatwe do zdobycia. No ale gdy już je zdobędę ponownie, no to myślę, że to już nie będzie tylko jedna rybka jako efekt rozmnażania.
No a takiego doświadczenia, czytając po prostu tylko relacje innych, no, ciężko jest zdobyć. Mając jedno czy dwa akwaria, no to siłą rzeczy, jeżeli nie chce się co chwilę zmieniać obsady, no to człowiek nie ma szans się nauczyć o rybach zbyt dużo. No a jak się zmienia obsadę co chwilę, no to też nie da się. No. Trzeba jak gdyby kontakt mieć z tymi rybami przez te minimum 2 lata, żeby coś się o nich dowiedzieć. No i trzeba siedzieć i obserwować, także ja mam to szczęście teraz, póki co jeszcze. Póki jeszcze nas te ceny prądu nie zarżnęły, no to mam tą szansę, ją wykorzystuję, a no wiadomo, idzie na to bania pieniędzy. Mogłem te pieniądze odłożyć, no tylko no, załóżmy, że je odłożę sobie na koncie. No i dzięki inflacji, którą ktoś sobie postanowi wytworzyć, na przykład w kraju, w którym mieszkacie, jakiś spekulant, no w ciągu roku stracicie 15% na swoich pieniądzach. Więc moje zdanie jest takie, może to nie jest zbyt odpowiedzialne, ale moje zdanie jest takie, że póki człowiek ma szansę, żeby właśnie robić to, co pragnie, to powinien za wszelką cenę ją wykorzystać. A to, że trzeba za to zapłacić, no jak wybieracie się na wakacje do hotelu, no to też płacicie za ten luksus. Więc ja płacę za ten luksus, że mogę się bawić jak dziecko. Mogę robić jako stary koń to, o czym marzyłem jako dziecko w szkole podstawowej. No i płacę za to ciężką swoją pracą, czy to tutaj, czy na budowie, żeby zarobić na to wszystko pieniądze. No ale frajda jest niesamowita i ta mnogość gatunków ryb, które przez ten czas miałem i mam nadal, no to jest coś, o czym nigdy nie myślałem, że uda mi się stworzyć. No, jak widać, człowiek może wszystko, to kwestia chęci, determinacji i zdania sobie sprawy z tego, czy tak naprawdę my tego chcemy, bo jeżeli tego nie chcemy, a tylko tak udajemy sami przed sobą, mamy taki słomiany zapał, no to lepiej sobie może odpuścić wtedy, O, teraz ładnie wyglądał. Lepiej sobie może odpuścić, bo to będzie lepsze dla tych zwierząt. Ja jednak uważam, że to jest. O, kurczę, teraz. Kolego, jeszcze się wybarw mocniej. Powkurzaj się trochę. No, wtedy jak była ta akcja, to całe takie były zielone, teraz to tylko głowy. Naprawdę z tą kolorystyką są świetne. Ta zieleń jest no abstrakcyjna, fluorescencyjna wręcz. Nie wiem, samice wyglądają dobrze, no, fajne są, grube. Może jeszcze za młode są te ryby, żeby się rozmnożyć. Faktem jest, że ja dostałem ryby, które były no, podrośnięte tylko. One tutaj dojrzały. Samce, no ta akcja, która się wydarzyła, była jakieś 2 miesiące temu, mi się wydaje. Musiałbym zobaczyć na metadane pliku zdjęciowego, czy tam filmowego, bo to, no, zdjęcia też mam. Ale o filmik mi chodzi, to będę wiedział dokładnie, z kiedy on jest. Także to był pierwszy raz, kiedy te samce się wybarwiły. Krótko wcześniej zaczęły nabierać takich kropek i takie refleksy można było zobaczyć na nich, fajne. Także może jeszcze po prostu mam za młodą tę populację.
A, chciałem wam też jeszcze powiedzieć, właśnie, bo tak pitole, ale chciałem wam powiedzieć, czemu tak pitole. Chodzi mi konkretnie o żalenie się, że padła mi część ryb przez tą planarię. No, naprawdę to było dość bolesne doświadczenie dla mnie, ale potwierdza moją tezę, że najdwóch czy trzech rybek. Trzeba tych ryb na raz kupić, no, większą naprawdę ilość. Ja kupiłem 20. Polecałbym wam zaczynać w ogóle właśnie z takimi rybkami, z taką ilością, bo później może właśnie być taka sytuacja jak u mnie. Stracicie część grupy, ale jeżeli wystartujecie z dużą ilością ryb na początku, tak jak ja 20, to jednak jak stracicie połowę, no to zostanie wam tak jak u mnie, no. U mnie jest na pewno 8, a mam nadzieję, że jest więcej. Bo, no tak jak liczyłem trupy, no to wychodziło mi, że powinno zostać 12 ryb. Przy czym jakieś mogły trupy być pod tym mchem, oczywiście. Krewetek jest na tyle, że sobie z pewnością poradziły z nimi. Masakra, tutaj też odławiałem krewetki. W ogóle płukałem ten mech, wiedząc o tym, że te krewetki mogą być. Nie ma szans, zawsze człowiek zawlecze, zawsze zawlecze. No ale z drugiej strony na pewno na te oseski te krewetek ryby polują, więc mają rozrywkę. Wydaje mi się, że to jest ważne w przypadku ryb karpińcowatych właśnie. I przez to właśnie karmię je żywym, że no one potrzebują tej właśnie rozrywki, coś się musi dziać, trzeba na coś polować. Nie tylko grzebiemy ryjem w mule, jak karp, ale no aktywnie się poruszamy. O, jakie ładne zebranie. Dwie samice i dwa samce. Właśnie przez to jest je trudno policzyć, bo patrzysz, z prawej strony są dwa, u góry są trzy, z lewej strony jedna i później wracasz na tą prawą stronę, a tamtych już nie ma. Także naraz w ten sposób udało mi się 8 naliczyć, ale to nie znaczy, że nie ma ich więcej, tylko po prostu no, ten sposób, w jaki one się przemieszczają, powoduje, że trudno je uchwycić, no bo niby on stoi w miejscu i nagle cyk i zaraz jej nie będzie. Nie wiadomo, w którym kierunku popłynie. No nic, słuchajcie, będę kończył. Nie ma co ględzić. Naprawdę polecam wam, jak zaczynacie z jakimś rzadkim gatunkiem, jakąś trudniejszą rybą, kupcie tych ryb więcej, bo naprawdę w przypadku takich zwierząt to informacje, które znajdziecie na internecie, bardzo często są marnej jakości, a na forach, no to też różne rzeczy ludzie piszą. Jeżeli odniosą sukces, rzadko kiedy się nim dzielą, a już w ogóle prawie nie dzielą się swoimi porażkami, co by człowiek wiedział, czego nie robić. Tak więc, jak wystartujecie od trzech par i połowa ryb wam padnie, to może być tak, że zostaną wam albo same samce, albo same samice, ewentualnie jedna para. A jak kupicie tych ryb, jak ja 20, to pomimo takiego srogiego wydarzenia i pomoru, to jednak coś zostanie jeszcze i jest szansa, że coś z tego wyjdzie. Także no, ja uważam, że dobrze zrobiłem. Mam nadzieję, że mój pomysł na takie ogólnie rzecz biorąc akwarium dla szczepieńczyków wam się spodobał. Jak mówię, podobne założenia jak w akwarium wcześniejszym, przy czym tutaj użyłem innych roślin, no ale tak jak w wcześniejszym też jest mech. Tutaj nie musiałem robić żadnej wolnej przestrzeni, żeby móc czyścić, bo karmię tylko, mówię, żywym pokarmem. Nie muszę odsysać jakichś ewentualnych resztek dna. Tak jak w przypadku tych karłowatych, które mogę karmić pokarmem mrożonym,
Te ryby, przynajmniej u mnie, póki co pokarmu mrożonego nie pobierały. W ogóle się nimi nie interesowały. Ewentualnie podpłynęła ryba, żeby sprawdzić, co to tam się porusza, bo ten pokarm opadał. Ale tylko popatrzyła się i odpłynęła. Także nie ma sensu na siłę próbować, bo skiepszczę sobie wodę. A myślę, że nieźle to tutaj zaczyna wyglądać i nie mam żadnych problemów z jakąś glonozą. Glony są, rosną sobie o, tutaj na patykach takich odpadających kawałkach kory, gdzie jest biofilm. No, czyli całkiem naturalnie. No, to sobie tam później krewetki zjadają. Także też nie jest tak źle, jak te krewetki w tym akwarium mimo wszystko są, bo przecież w naturze, jak te ryby żyją, to tam też są krewetki, a jak nie ma krewetek, są jakieś inne organizmy. Więc jakoś te jaja muszą mieć możliwość rozwoju. Tak czy owak, jeśli chodzi o rośliny pływające, to są dwa założenia. Tak na koniec, żeby wam powiedzieć, jakie są moje przemyślenia co do akwarium. Więc przy założeniu, że ryby składają gdzieś przy powierzchni te jaja, no to mogą składać je na tych korzeniach, odpowiednie są. Ewentualnie mogą sobie gdzieś złożyć tutaj w tych zaroślach z mchu. Ta właśnie tutaj zawieszona kępa też jest super, bo ryby też mogą się tam wytrzeć. Chodzi o to, że no, jeśli chodzi o tlen, no to zawsze tego tlenu jest więcej przy powierzchni, nawet w akwarium, niż na dnie. No chyba, że macie jakiś niesamowity wir wody w tym akwarium. Tu jak widać tego wiru nie ma. pH, GH, KH, no to tak jak w filmie poprzednio zresztą pokazywałem na samym początku, podłoże aktywne, więc siłą rzeczy musi być 6,5, 0 do 2 kH i GH tam 5-6. Ale ja osobiście myślę, że tutaj GH jest jeszcze niższe, bo przecież jest 60 ppm, więc KH jest na pewno 0, a GH no to na tym pasku testowym, który mam, no to ciężko określić, a posługuję się TDS-em, przypuszczam, że to będzie nawet gdzieś tak między 3 a 4 GH. No, to chyba tyle na dzisiaj. Jak mówię, każdy gatunek, czy to szczupieńczyka, czy perporczykowca, możecie hodować w tego typu akwarium. To jest ogólny pomysł na wszelkiego tego typu gatunki. No, one mają podobną specyfikę rozrodu i bytowania. Więc jak mówię, można oczywiście jakieś wariacje stosować, tak jak w akwarium poniżej zamiast mchu była pelia, zamiast ceratopteryx był filantus. Filantus też ma takie grube, gęste korzenie, ale krótsze. No i też było jakieś takie miejsca, gdzie rośliny sobie wyrastały nad wodę i gdzieś tam zwisały z półek jakieś dziwne rzeczy, które sobie wyrosły. Więc założenie jest takie samo, podłoże jest takie samo, woda jest nieco większa, ale generalnie taka sama. Więc no, to jakby moja druga propozycja na udany zbiornik dla karpięcowatych. A jak skończymy sobie tutaj te akwaria 80 na 40 na 35, to pokażę wam trzeci mój pomysł na akwarium dla karpięcowatych. Natomiast jeszcze wcześniej w przeglądzie było oczywiście akwarium dla moich strumieniaków, więc pewne elementy w każdym z tych akwariów są te same, prawda? Patyki, podłoże aktywne, zarośnięte dno lub pokryte jakimiś tam liśćmi. No. Dobra.
bo zaczynam już naprawdę pitolić. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam na kolejny film. A na dzisiaj to już tyle. Cześć.